Witam Państwa, to jest program Dziennikarski Poker, a moim i Państwa gościem w tym programie jest dr Jerzy Targalski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, nie tak dawno, kiedy komentatorzy z całego świata, w Polsce także, bardzo mocno ekscytowali się możliwym wybuchem wojny na wschodzie, wojny między Rosją a Ukrainą, pan w studiu Telewizji Republika powiedział zupełnie spokojnie, żadnej wojny nie będzie. W dniu dzisiejszym wiele wskazuje na to, że miał pan rację. Czy czuje pan z tego powodu satysfakcję? Nie, uważam, że mieliśmy do czynienia z przedstawieniem teatralnym. No i jak ktoś bardzo się chce podniecać wojną i zwiększać swoją klikalność, no to oczywiście się tym wszystkim ekscytował i głośno krzyczał. Natomiast ja zajmuję się analizą, a nie dostarczaniem, że tak powiem, podniec. No ale w takim razie czemu miała ta teatralna, to teatralne działanie służyć? Faktem były te przesunięcia dużych mas wojska. Ja wiem, że przesunięcie dywizji zmechanizowanej czy pancernej to są worki rubli, tak? To są określone koszta. Czemu zatem to całe przedstawienie temu teatralne miało służyć? Po pierwsze, przetestowaniu Bidena, prezydenta Bidena i jego ekipy, a tak naprawdę to przetestowanie Blinkena, bo to sekretarz stanu tak naprawdę jest architektem polityki zagranicznej w tej chwili, a z drugiej, to z jednej strony, a z drugiej strony i z mojego punktu widzenia to było ważniejsze, no miało jakby to powiedzieć, zachęcić Niemcy do wykonania zadania, tak? Putin był przekonany, że Niemcy dla niego będą w stanie wymusić na prezydencie Zełenskim kapitulację, czyli uznanie formuły Steinmeiera i faktyczne zwasalizowanie Ukrainy wobec Rosji. No i okazało się, że Putin się pomylił, bo wprawdzie Niemcy zaczęły wykonywać swoje zadanie, tak? Czyli razem z Macronem wywierać naciski na Zełenskiego i w ogóle na Ukrainę, żeby się poddały, bo tutaj zaraz wojna grozi i co to będzie, ale Zełenski nie ustąpił, bo nie mógł ustąpić, gdyż gdyby ustąpił, to przestał być prezydentem i nie wiadomo, czy uszedł być życiem. Przypominam, że początkowo Zełenski na forum Steinmeiera, czyli zwasalizowanie Ukrainy, się zgodził, no ale kiedy zaczął się bunt wewnątrz kraju, to się szybko z tego wycofał. Panie doktorze, zostańmy jeszcze chwilę przy temacie wojny wywoływane przez Rosję. Dość często można wśród polskich komentatorów, a nie tylko polskich, znaleźć takie opinie: nie podejmujmy jakichś działań. Mówiąc nie podejmujmy, mam na myśli i Polskę, i Europę, i szeroko rozumiany świat zachodni, bo rozsierdzimy Rosję i Rosja wtedy nas zaatakuje. Tak na przykład nie rozmieszczajmy jakichś systemów obrony na terenie Polski, bo to sprowokuje Rosję. Ja przejrzałem trochę historię Rosji, tam do Iwana Kality się cofając, może niezbyt dokładnie, ale zauważyłem, że Rosja nigdy nie atakuje wtedy, kiedy jest rozsierdzona, tylko wtedy, kiedy uzna, że może zaatakować. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że jest pewien tutaj dysonans na Zachodzie w rozumieniu Rosji, tego, jak ona działa i jak myśli. Oczywiście Rosja zawsze atakuje wtedy, kiedy przeciwnik jest słaby. Wiadomo, że nie będzie się bronił. Oczywiście Rosja może się mylić, no bo w 2014 roku Rosja uważała, że Ukraińcy nie będą się bronili, prawda? Ale ważne jest to, co Rosjanie myślą, a nie jaka jest rzeczywistość, bo to na podstawie własnych myśli podejmują decyzje, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ten stosunek Zachodu, no to jest to oczywiście w interesie Zachodu, dlatego że to przecież my ewentualnie jesteśmy narażeni, to my będziemy płacili koszty, a oni nie. Oni sobie podpiszą kolejną jakąś umowę, zarobią pieniądze i tak dalej, więc takie gadanie, nie róbmy niczego, bo Rosja straszna jest i zaatakuje, co to będzie, to ma pokryć po prostu
zwyczajną politykę polegającą na tym, że interesy Niemiec czy Francji są inne niż interesy Polski, Ukrainy i krajów graniczących z Rosją. Dla Zachodu my jesteśmy wyłącznie kosztem i oni z chęcią ten koszt zapłacą, no bo co to im szkodzi, że koszty poniesiemy my, tak? Żadne. Rosja ma też swoje konkretne interesy na terenie Europy Środkowej, także interesy w Polsce. Ja spotkałem się z taką teorią spiskową, a może nie jest to teoria spiskowa, chciałbym, żeby pan doktor się do niej odniósł, że Rosja jest żywotnie zainteresowana zmianą obecnego układu rządzącego w Polsce, obaleniem rządu Zjednoczonej Prawicy przed rokiem 22. I nie chodzi tu o żadne pryncypia, o żadne sprawy strategiczne, ale po prostu o pieniądze. W 22 roku wygasa kontrakt tak na gaz jamalski, bardzo lukratywny dla strony rosyjskiej, niekoniecznie tak korzystny dla strony polskiej. No i Rosjanom chodzi, ktokolwiek będzie rządził Polską, byle ten kontrakt korzystny został przedłużony. W obecnym układzie rządzącym jest to mało prawdopodobne. W związku z tym będą wykorzystywać różne narzędzia, żeby przed tym 20 rokiem spróbować przynajmniej doprowadzić do jakiegoś przesilenia. Jak pan ocenia taką właśnie teorię? Wie pan, no, zawsze lepiej sprzedać więcej tego gazu niż mniej, ale musimy sobie zdawać sprawę, że ilości gazu, które Rosja sprzedaje Polsce, są nieznaczne. Tutaj najważniejszy jest rynek niemiecki, gdyż Niemcy 34% gazu, znaczy 34% zużycia gazu w Niemczech pochodzi z Rosji, tak? Natomiast z punktu rosyjskiego to najważniejsze, żeby w Polsce był chaos i najlepiej, żeby tutaj nikt nie rządził. Mhm. To jest wtedy sytuacja optymalna. Wtedy możemy jako Rosja, prawda, rozmawiać bezpośrednio z Niemcami. Nikt nam tu nie bruździ i wszyscy są zadowoleni. Mhm. Więc ja bym raczej kładł nacisk na to, nie tyle wymiana ekipy, co całkowita neutralizacja Polski, obezwładnienie, wywołanie stanu permanentnego chaosu i niemożliwości rządzenia. O tak to bym nazwał. Powiedział pan doktor tutaj o tych rozmowach czy wspólnych interesach, wspólnym planie niemiecko-rosyjskim. Ja swego czasu rozmawiałem z pewnym polskim profesorem, ale od lat wykładającym na uczelni niemieckiej. On mówi, że istnieje w kręgach i finansjery niemieckiej, i przemysłu, i w kręgach politycznych taki potężny sentyment. Niemcom dobrze się działo, kiedy grały Berlin, Petersburg na jednym fortepianie, na cztery ręce koncert i że oczywiście nie wszystkie kręgi polityczne niemieckie, ale dość silne dążą do tego, żeby ten stan przywrócić. Na ile ocenia pan doktor siłę tych właśnie kręgów, nazwijmy, bismarckowskich w Niemczech? No to właśnie, jest to tradycyjna polityka Bismarcka i ta polityka się zawsze sprawdza, bo ilekroć Niemcy wchodziły w konflikt z Rosją, czy to w postaci Cesarstwa Rosyjskiego, czy Związku Sowieckiego, to na tym przegrywały, więc jakby tutaj doświadczenie pokazuje, że sojusz niemiecko-rosyjski jest sojuszem naturalnym. Niemcy mają technologię, pieniądze, Rosja ma zasoby naturalne, które można eksploatować i no, lepszego układu z punktu widzenia niemieckiego być nie może. Poza tym gra rolę to przekonanie o wielkich możliwościach w Rosji, chociaż tak naprawdę Niemcy oczywiście więcej zarabiają na handlu z Polską niż z Rosją i z naszym tutaj regionem, tak? Mhm. Ale zawsze myślą o tych perspektywach. I właśnie Nord Stream 2, no to jest element uruchamiania tych perspektyw. W takim razie popatrzmy teraz na sytuację w Polsce, bo wspominał pan doktor o tym, że są siły i na wschodzie, i na zachodzie zainteresowane tym, żeby tutaj był stan większego czy mniejszego chaosu politycznego. Jak pan ocenia
sytuację polityczną, wewnętrzną Polski, no zwłaszcza w kontekście tych ostatnich wydarzeń, silne napięcie trwające od wielu tygodni w Zjednoczonej Prawicy między Prawem i Sprawiedliwością, a pomniejszymi koalicjantami. Wydaje się, że doszło do jakiegoś przynajmniej załagodzenia tego wewnętrznego konfliktu. Jak pan ocenia naszą sytuację polityczną? To znaczy, wie pan, no nie doszło do załagodzenia konfliktu, bo tutaj porozumienie jest niemożliwe, tylko doszło do deklaracji propagandowej, tak? I tylko tyle. Natomiast nie może być porozumienia między z jednej strony zgodą na przystąpienie Polski do sfederalizowanej niemieckiej Europy, a z drugiej strony upieraniem się przy zachowaniu suwerenności, tak? Więc można tylko robić dobrą minę. Natomiast problem polega na tym, że wszyscy patrzą na sytuację w Polsce, że tak, że albo jest PiS, ale jak PiSu nie będzie, to będzie Platforma, czy tam no w tej chwili Hołownia, bo Platforma jest w stanie agonalnym. Moim zdaniem sytuacja jest inna. Raczej wszystko zmierza do kompletnej dezorganizacji sceny politycznej i o tym jestem przekonany już od dłuższego czasu, bo po tych drugich wyborach parlamentarnych wygranych przez Zjednoczoną Prawicę uważałem, że bardzo szybko dojdzie do jej dekompozycji i przedterminowych wyborów. Więc moim zdaniem wszystko zmierza do tego, że oba obozy ulegną dekompozycji. No i teraz jest znak zapytania, bo nigdy nie wiadomo, co będzie dalej, prawda? Czy ta dekompozycja obu obozów doprowadzi do tego, że będzie jeszcze gorzej, że właśnie powstanie stan permanentnego nierządu, czy też po przeciwnie ukształtuje się nowa scena polityczna, wyłonią się jakieś nowe siły, nowe pokolenie wejdzie na scenę polityczną. To jest właśnie ta niewiadoma. A panie doktorze, też pojawia się w takich rozważaniach nad przyszłością polityczną Polski. Oczywiście ten element, o którym pan przed chwilą powiedział, czyli rozproszenie obecnie istniejących bloków politycznych, powstanie nowych, małych, sytuacja takiego przypominająca nieco początek lat 90. w Polsce. I również wtedy pojawiało się takie pytanie, taka tęsknota za człowiekiem silnej ręki. Ona jest dzisiaj również wyczuwalna w niektórych kręgach, i to i z prawej, i z lewej strony. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo wyłonienia się takiego człowieka silnej ręki, który byłby w stanie te nowe realia skontrolować, poukładać? Wie pan, na takiego człowieka można lansować kogokolwiek, na przykład człowieka bez charakteru też, ale tak naprawdę ja nie widzę nikogo, kto mógł odegrać taką rolę. Owszem, takie tęsknoty się zawsze pojawiają wtedy, kiedy jest chaos, że ktoś przyjdzie i zaprowadzi porządek, ale tu nikogo nie ma. Skończyły się czasy polityków. No. Polityka, scena polityczna jest zapełniona przez klaunów, małych cwaniaczków i nie ma nikogo, kto by reprezentował no, odpowiednie cechy charakteru, żeby mieć siłę woli narzucenia takiego rozwiązania. A rola mediów społecznościowych, internetu, którą widzieliśmy już przy okazji wyborów przegranych przez Trumpa w Stanach Zjednoczonych, czy to, o czym pan przed chwilą powiedział, właśnie ta małość polityki i polityków, nie jest w jakiś sposób kreowana właśnie przez media, przez internet, przez media społecznościowe, które są w stanie pokazać nic jako coś i odwrotnie, skazać na zapomnienie, na niebyt kogoś, kto miałby potencjalnie szansę odegrać jakąś rolę? To prawda, ale pamiętajmy, że media społecznościowe to nie jest samodzielna siła. No, mediami społecznościowymi się manipuluje i w zależności od tego, kto ma większe możliwości finansowe i organizacyjne, to tak te media społecznościowe może wykorzystywać, co za problem. Zatrudnić armię osób, zakładać konta i prowadzić akcję propagandową, jeżeli ma się wystarczające fundusze, prawda? Perspektywy nieciekawe, ale ufajmy, że coś ku lepszemu może się zmienić. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Naszym gościem był dr Jerzy Targalski, a ja nazywam się Marcin Bąk i również mówię Państwu do zobaczenia.